Ja mam tylko bardzo drobniutką uwagę do tego, o czym mówił pan Kapuściak. Mianowicie utworzenie wojskowych służb informacyjnych było powrotem do II Rzeczypospolitej, w której w drugim oddziale Sztabu Generalnego był wywiad i kontrwywiad. A więc była to jakby tradycyjna polska struktura, jeżeli chodzi o służby specjalne wojskowe, które w okresie II Rzeczypospolitej były scalone. W jednej, nie wiem, czy ci, którzy to w 90 roku wymyślali, byli świadomi tego podobieństwa. Na pewno nie chodziło im o naśladowanie tego, ale mimo woli w tym akurat aspekcie, nie tylko korona na głowie orła i nazwa Rzeczypospolita Polska, ale także scalony wywiad wojskowy z kontrwywiadem wojskowym. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby teraz zabrać głos? W takim razie oddaję głos prelegentom. Bartoszu, proszę. Masz tutaj mikrofon. Tak może wyglądać, ale w dokumentach, szczególnie z byłego archiwum wojskowego w Modlinie, bo tam przede wszystkim kwerendę robiłem, nie wynika to z dyskusji ówczesnych kierownictwa MON-u, żeby prawda, odwołać się do międzywojnia. Wprost przeciwnie, tu bardziej polegało to na tym, żeby w jakiś sposób schować kontrwywiad, sam kontrwywiad wojskowy, odpuścić sobie tą żandarmerię, prawda, rozdzielić to WSW i schować się pod skrzydła zarządu drugiego. Po to, bo ten zarząd drugi był, prawda, w żaden sposób negatywny nie był odbierany przez społeczeństwo. No WSW już gorzej, więc trzeba tak zrobić, żeby schować się, nie ma nas, prawda, i jednocześnie zmienić normatywy, pokazać ten język, że my przechodzimy na taki język rzeczywiście apolityczny, a z drugiej strony nawoływanie do tego, że my nie możemy od polityki odejść, tak? Musimy być upolitycznieni, musimy tą opozycję nawet legalnie wybraną jednak w jakimś zakresie kontrolować. Ja tu jeszcze nie mówiłem, proszę Państwa, może krótko powiem, że przy tej całej reorganizacji praktycznie około 66 tysięcy osób odeszło i na jednej z narad, na której był zaproszony Kiszczak, on zaproponował, żeby 5 tysięcy, który miał wolnych etatów ponoć wtedy w MSW, po prostu z wojska przeszło. I między innymi taki dość głośna postać ostatnimi czasy Jarosława Pieczonki, pseudonim Miami, który się chwali, że został ukadrowiony, prawda, przez WSW w policji, no to nie ma nic do rzeczy. On po prostu odszedł z WSW, był tam już niepotrzebny ze względu na reorganizację i znalazł pracę w policji, no siłą rzeczy. W żaden sposób ukadrowienia nie było, bo w WSW w ogóle nie znalazłem przypadku żadnego ukadrowienia. Natomiast o tyle był sprawdzony w WSW, że wcześniej w ramach służby zasadniczej po prostu był tajnym współpracownikiem WSW. Stąd mógł do WSW później do organów, do pracy trafić, bo zresztą, proszę Państwa, sam Kołodziejczyk, o którym mówiłem, że na drodze służbowej był zaufanym służby kontrwywiadowczej, to trzeba wiedzieć, że jego wybór to jest dyskusja między Siwickim, Jaruzelskim i Kiszczakiem, którzy po prostu, kiedy Siwicki stwierdził, że nadchodzi taki okres, że prawda, wyczyszczą nas, tak, czyli Kiszczaka i Siwickiego, naradzili się, że no to kogo na nasze miejsce. Prawda? Mazowiecki miał swoich ludzi w postaci wiceministrów, więc my musimy dalej mieć wojskowego, który, że tak powiem, utrzyma to wojsko, czy jakby kontrolę reorganizacji utrzyma po ich myśli, prawda? Stąd Piotr Kołodziejczyk, który się w żaden sposób źle społeczeństwu nie kojarzył. No i tyle, co mogę dodać. Ja pozwolę sobie zakończyć pytaniem do Tadeusza Ruzikowskiego. Można spotkać się w różnych opracowaniach czy źródłach dotyczących okresu 80-81 z takim podziałem, moim zdaniem upraszczającym, ale coś w tym było. Radykalna prowincja
bardziej umiarkowana głowa, prawda, tej Solidarności. Często można było słyszeć, że ci działacze prowincjonalni no, krytykują kierownictwo Solidarności za właśnie umiarkowanie, za zbytnie umiarkowanie. Czy zauważyłeś może analizując te źródła dotyczące okresu 89-90, że taki podział w jakiś sposób się odtworzył, że ta lokalna Solidarność jakby bardziej parła do zmian i krytykowała tym samym górę? Być może jest to zupełnie błędne, stereotypowe myślenie. Stąd moje pytanie. Dziękuję za to pytanie. Ciekawe, bo zaskakujące. To znaczy z moich badań i takich spotkań, rozmów wynika coś właściwie przeciwnego. To znaczy tam na prowincji właściwie no unikano strajkowania, można by tak powiedzieć, w wielu miejscach. No już ileś razy słyszałem po prostu takie właśnie stwierdzenia. To też poniekąd, proszę Państwa, może wynikać z tego, że no tam poza Warszawą no ludzie byli poniekąd bardziej narażeni na represje. To znaczy, jeżeli nawet nie w tamtym czasie nie aresztowania i tym podobne, no to szykany w pracy, no to były realia, które wówczas się działy. I właściwie tutaj, no poza jakimiś wyjątkami, no wszędzie zdarzają się osoby o takim nastawieniu, że no za wszelką cenę chcieliby, że tak powiem, konfrontacji i jakiegoś starcia, no to raczej mam wrażenie, że tam no, w miarę możliwości starano się jednak rozwiązywać problemy dnia codziennego przy wykorzystaniu właśnie wpływów Solidarności. Natomiast no, te strajki to była właściwie taka ostateczność i większość jakby strajków, których dochodziło, no to były te główne, które były jakoś tam w pewnym sensie nakazane, czy też no, wskazane przez region Mazowsze, no i których no, powiedzmy trudno byłoby no, już tutaj się, no nie wiem, zaprzeć czy wyprzeć, ale też trzeba powiedzieć, że po prostu to właściwie było w tych oddziałach, o których powiedziałem, kilkudziesięciu, właściwie taka ostateczna decyzja o udziale w akcji, no pomijając może ten po kryzysie bydgoskim, kiedy to było powszechne właśnie zjawisko przygotowań do tego strajku generalnego, to tak poza tym to było właściwie pozostawione ocenie i decyzji właśnie tego kręgu działaczy z danego zakładu, bo no, trzeba powiedzieć, że jeżeli jakieś represje by się potem z tego tytułu zdarzyły, to uderzałoby bezpośrednio właśnie w nich, a nikogo innego. No to jest ciekawe, bo ten... Przepraszam, jeszcze a propos 89 roku. No tutaj no, muszę powiedzieć, że nie mam jakoś bardzo jeszcze rozpoznanych tych zagadnień. Natomiast generalnie no, mam wrażenie, że, no, że w ogóle były kłopoty no, z taką mobilizacją szerszą, powiedzmy. No. Sprawy konfliktów w zakładach oczywiście istniały. Starano się wywierać nacisk na dyrekcję zakładów, żeby no, w tych postulatach jakoś ustępowały. Natomiast no, to nie była jakaś wielka, zorganizowana no, akcja, która no, same strajki roku 88 przecież pokazały, no, że tam te możliwości mobilizacyjne są naprawdę mocno ograniczone i to właściwie potem się nie zmieniło. No, inna sprawa, no już Trzecia Rzeczpospolita, nowe problemy, bezrobocie i tak dalej. To już jest jakby inna kategoria. Ten stereotyp nieco. Właśnie umiarkowane centrum, radykalna prowincja, on się pojawia chociażby w analizach zachodnich dotyczących sytuacji w Polsce w latach 80-81 i on się powiela właśnie w 89 roku. To jest dość charakterystyczne. A ja jeszcze jedno słowo powiedział. Znaczy, ja bym chyba odróżnił jednak pewien może, i to jest być może racja, radykalny język, który wśród takich no, zwykłych ludzi po prostu jest no, rzeczywistością codzienną. Mhm. No takie bezpośrednie, dosadne określanie jakichś sytuacji, potrzeb i tak dalej, a czym innym rzeczywista, że tak powiem, działalność na tym tle.
Bardzo dziękuję za te komentarze. Dziękuję panelistom za udział, państwu za cierpliwość i pytania. Ogłaszam 20 minut przerwy. Dziękuję bardzo.